Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Maciej Kopiec, senator Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry Panu i Państwu. Od czego tu zacząć? Może od wyjątkowo od dobrych wieści. Sejm przegłosował w piątek, że śląski będzie językiem regionalnym. I co teraz? Teraz Senat, w którym czekamy z otwartymi rękami na tę ustawę Sejmu. Przewiduje pan jakieś poprawki w Izbie Wyższej? Nie, nie, myślę, że ta ustawa przejdzie bez żadnego problemu, ta nowelizacja ustawy przejdzie bez problemu. Czyli prosto do prezydenta? I prosto do prezydenta, tak. Kogo należałoby wystawić w śląskiej delegacji do Pałacu Prezydenckiego, żeby namówić prezydenta Andrzeja Dudę do podpisania ustawy? Powstał wczoraj na spotkaniu śląskiej sztamy w śląskiej ambasadzie Łukasza Kohuta taki pomysł, żeby właśnie tę delegację stworzyć. Więc stworzymy. Powstał taki pomysł? Pomysł powstał na antenie Radia Piekary, oczywiście. Rozmawialiśmy o tym już jakiś czas temu. Natomiast powstał taki pomysł, żeby to zmaterializować. No dobra. Powinni, no i tam co? Być, powinni tam być politycy regionalni, politycy samorządowi, powinni tam być przedstawiciele środowiska śląskiego, artystów, naukowców. Uważam, że autokar nie wystarczy? I uważam, że to powinna być szeroka delegacja z tego względu, że jeżeli pan Duda kiedyś stawał murem za Korfantym i za polskim Śląskiem, to powoływał się zawsze na jedną, tylko i wyłącznie jedną organizację śląską, nazywającą się notabene Polski Śląsk. A my tutaj mamy za językiem śląskim mnogość tych organizacji, które popierają uznanie języka śląskiego i uważam, że taka delegacja powinna być jak najszersza i powinna pokazać panu prezydentowi, że język śląski to jest coś, czego polskie i śląskie społeczeństwo oczekuje. To kiedy w takim razie, rozumiem, że jeśli Senat, to będzie którego? 8 maja? 8 bodajże, tak. 8 maja to co? Jakoś po majówce? Po majówce trzeba będzie wycieczkę taką delegację. Do Pałacu Prezydenckiego? Zdecydowanie tak. Twardo. Czekamy też na panią posłankę Monikę Rosę, ponieważ ona też to musi koordynować jako autorka ustawy o języku śląskim, która jest właśnie w tym w Sejmie i będzie w Senacie. To jest osoba, której zawdzięczamy tą ostateczną wersję tej ustawy, która będzie przyjmowana przez polski parlament. W tym autokarze Twardoch, Rokita, Talarczyk. Oczywiście, że tak. Dlaczego nie? Pełen przekrój śląskich środowisk. Jeżeli ktoś będzie chciał pojechać, to uważam, że powinien pojechać i to zaproszenie powinno być otwarte dla wszystkich osób, którym na sercu leży robota narodotwórcza na Śląsku. Narodotwórcza. To już cytuję pana Twardocha na przykład. Może Marek Wesoły i Bolesław Piecha? Dwójka posłów PiS-u, którzy zagłosowali za językiem śląskim, za co im bardzo serdecznie dziękuję. To jest dobre głosowanie, to jest głosowanie zgodne z ich deklaracjami i z wiedzą o języku śląskim. To mnie zaskoczyło bardzo pozytywnie akurat. Marek Wesoły akurat zapowiadał, że zagłosuje za, mimo tam swoich wątpliwości. No, w polityce to, że ktoś dotrzymuje słowa, nie jest takie oczywiste, więc panu ministrowi Wesołemu trzeba podziękować za dotrzymanie słowa. Czekamy jeszcze na oczywiście śląską mniejszość etniczną, ponieważ to jest kolejny krok, który będzie bardzo istotny dla Ślązaczek i Ślązaków i to jest coś, nad czym będziemy też pracować w tej kadencji jeszcze. No, ale to jest wasza obietnica akurat, a nie Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast załóżmy ten gorszy scenariusz. Prezydent wetuje ustawę albo, no nie wiem, odsyła do Trybunału. Załóżmy, że wetuje. Znajdzie się w Sejmie większość, która odrzuci to weto? Tego nie wiem. To jest kwestia głosowania w Sejmie. Myślę, że patrząc na tą większość, która dzisiaj przyjmowała język śląski, to może się nie uzbierać. Ale pan prezydent, oczywiście, bo kadencja nie jest wieczna, więc ten projekt będzie czekał w razie czego na to, aż prezydent się zmieni na prezydenta proobywatelskiego. Chociaż no, poczekajmy, na razie apel jest do pana Dudy taki, żeby to podpisał, ponieważ jest to działanie prospołeczne, jest to działanie oczekiwane, jest to działanie, które, jak pokazuje też głosowanie w Sejmie, gdzie są reprezentanci społeczeństwa, że jest taka wola społeczeństwa, żeby ten język przyjąć, więc nie widzę powodu, dla którego pan Andrzej Duda miałby to zawetować, oprócz tego, że taki może dostać rozkaz od pana Kaczyńskiego, bo już swojej partii macie. Powiem panu, panie senatorze, że pan tak zachęca, że ja bym po prostu chwytał już za długopis. Maciej Kopis, senator Nowej Lewicy, jest z nami, dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz, na żywo, dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Maciej Kopiec, senator Nowej Lewicy, jest z nami. Po raz drugi pana i państwa witamy. Dzień dobry jeszcze raz. Pan właściwie to jeszcze w szeregach Lewicy? Tak, cały czas niezmiennie. Cały czas niezmiennie? To, a co tam macie właściwie aktualnie? Wojnę domową? Nie, to nie jest wojna domowa. Dlaczego? To jest, powiedziałbym, różnica zdań między polityką centralną a polityką wojewódzką, czyli polityką jakby dołów partyjnych i centrali. No, okej. Okay. Pan publicznie atakuje na przykład lidera swojej partii. Nie atakuję lidera mojej partii. Ja mówię prawdę o liderze mojej partii. No dobrze. Ciężko nazwać to inaczej jak
atakiem słownym oczywiście. Za co, przypomnijmy. Ale co na przykład? No nie wiem, no polityka, rodzina na swoim i tak dalej, i tak dalej. No tak, no bo osłabianie wyników. Za co pan, dobrze, za co pan, nie wiem, osłabianie list jakiego wyborczych. Innego określenia użyć? Osłabianie za list, co pan atakuje Biedronia? Osłabianie list wyborczych tylko dlatego, żeby dobre miejsca i większy potencjał wyborczy miały osoby, które są blisko związane z jedną osobą, to jest działanie na szkodę partii. Czyli z jaką osobą? Robertem Biedroniem? Robertem Biedroniem, jako najbliższym środowiskiem. Robert Biedroń działa na szkodę lewicy. Tak uważam. Oczywiście, że tak. Promując na jedynkach do Europarlamentu? Promując na jedynkach do Europarlamentu osoby sobie najbliższe. Czyli Krzysztof Śmiszek i kogo jeszcze chodzi? Joanna Szolik-Wielgus na przykład, która jest kandydatką z Poznania, która jest zupełnie nienaturalną kandydatką dla Poznania, ponieważ nie pracowała w tym okręgu jako posłanka. Poza tym jest wiceministrą kultury. Tak naprawdę jestem przeciwnikiem tego, żeby ministrowie obecnie urzędujący i wiceministrowie zmieniali tą pracę na rzecz Polski, na rzecz pracy dla rzecz Europy. Wie pan, ponieważ... ilu ministrów z Platformy kandyduje? Znaczy, ja nie oceniam Platformy, ponieważ to jest moja formacja, tak? Moją formacją jest Lewica. Jest pan generalnie przeciwny takiemu procederowi, czy tylko w Lewicy? Generalnie jestem przeciwny procederowi, żeby ministrowie po tak krótkim czasie zmieniali parlament polski, rząd polski na parlament europejski. No to powiem panu, że z racji skali to dużo powszechniejsze zjawisko w Platformie właśnie. Tak, ale no, jakby nie oceniam Platformy, ponieważ nie jestem w Platformie, tak? Więc patrzę na swoje podwórko. Mnie na ma przykład, pan pełne prawo, żeby oceniać Platformę, jestem, jak i PiS. No mam, w PiSie pan też no nie jest, a pan PiS ocenia. Ale mam prawo, ale wolę jakby patrzeć najpierw na swoje środowisko i zauważać błędy w swoim środowisku niż w nie swoim, tak? Ponieważ na moje mam wpływ, a na tamto niekoniecznie. Pan z Łukaszem Kohutem byliście z Robertem Biedroniem i z Robertem Biedroniem byliście w Wiośnie razem. Tworzyliśmy Wiosnę od samego początku. Pierwsza burza mózgów, pierwsze objazdy Roberta Biedronia po Polsce, który zaczynał politykę swojej własnej partii, to właśnie był objazd organizowany przez m.in. Łukasza Kohuta, m.in. mnie, po województwie śląskim. Kiedy wam się to wszystko tak popsuło? Nie wiem, czy się popsuło, no wie pan, jeżeli jak to nazwać? Wie pan, jeżeli podporządkowuje się całą partię z bogatą historią, ponieważ jesteśmy w tym momencie, nową lewicą, czyli połączyliśmy się z SLD. Jest to partia najbardziej proeuropejska, jest to partia z sukcesami na różnych polach, między innymi europejskich, między innymi natowskich. To SLD, nie można, panie senatorze. No tak, ale jest to, jest to dziedzictwo lewicy, tak, którym dzisiaj reprezentuje nowa lewica, w której jest SLD i Wiosna. I jeżeli całe to dziedzictwo, jeżeli te wielkie nazwiska, Kwaśniewski, Belka, nawet Leszek Miller, ponieważ przecież on ten rząd tworzył, który wprowadzał Polskę do Unii Europejskiej. Jeżeli te nazwiska i ten całe dziedzictwo jest podporządkowywane trzem osobom, które mają dobre miejsca na listach, no to uważam, że nie tak powinno się robić politykę, nie tak powinno się robić... A co w tym dziwnego, że liderowi partii zależy na tym, żeby jego ludzie... znajdowali się na szczytach list, czy na strategicznie dobrych miejscach w wyborach. No tak to działa. Tylko, w każdej partii są takie partie, w których podobno jednoosobowo się to ustala. U was jest dwóch liderów przynajmniej. Wie pan, budowanie partii polega na tym, żeby zwiększać jej potencjał wyborczy. Jeżeli ja obserwuję jako lider województwa, że ten potencjał wyborczy się ogranicza, na przykład pozbywając się takich ludzi jak Łukasz Kohut, który angażował elektorat nie tylko lewicowy, ale i szerzej pojęty, i regionalny, i tym bardziej konserwatywny. Jeżeli takie osoby się w ostatniej chwili tak naprawdę wbrew decyzjom gremialnym dołów partyjnych jakby sekuje i usuwa z list, no to uważam, że to jest nie w porządku, ponieważ to ogranicza wynik całej partii. A przecież Łukasza Kohuta nie usunięto z list, tylko zaproponowano mu dwójkę, zdaje się, na wyborach do Europarlamentu. Tu jest sprawa trochę bardziej rozbudowana, ponieważ Łukasz Kohut miał zapewnienie o pierwszym miejscu, o tym, że będzie liderem tej listy i dokładnie na ostatniej prostej ta decyzja została zmieniona i to było... Ale nie został wyrzucony z listy. I to jest coś, co jest działaniem centrali wbrew dołom partyjnym, tak, ponieważ my dyskutujemy... Nie został wyrzucony z listy. Ale myśmy mieli... Ale to proszę mi dać dokończyć. Jesteśmy drugą organizacją w kraju, jeżeli chodzi o liczebność członków i członki. I jako druga organizacja w kraju podjęliśmy uchwałę zarządu województwa na podstawie rekomendacji wszystkich powiatów, ponad 90% powiatów z województwa, że liderem tej listy ma być Łukasz Kohut. Rozumiem, ale czy to wy macie moc do tego, żeby ustalać listy, czy nie? Więc Partii Demokratycznej wygląda to w ten sposób, że proponujemy zarządowi krajowemu
Proponujemy zarządowi krajowemu kandydatury, które są wybrane z naszych, wskazane przez nasze gremia. Oczywiście, no i zarząd krajowy, ma to zaakceptować. Ma to zaakceptować, może, czy może? Może, no właśnie, nie musi. Co może, zaszło, nie musi. Co zaszło, no, abstrahując od... Zaszła historia taka, że zarząd krajowy nie zaakceptował. W zeszły piątek na posiedzeniu na Zoomie zdalnym zaakceptował kandydatury dwóch osób w województwie śląskim. Te dwie osoby nie wiedziały o tym, że w ogóle były głosowane. Ponieważ były wskazane przez centralę. No więc tutaj jest gdzieś zarzewie konfliktu, w którym mówimy o tym, że albo partia jest centralnie sterowana i w tym momencie nie mówimy o tym, że jest demokratyczna, albo jest demokratyczna i słucha tego, czego oczekują. Ja tak, jeżeli chodzi o procedury, no, to chyba zupełnie naturalne, że to władze krajowe akceptują lub nie akceptują kształtu list. I to nie władze regionalne mają moc, żeby ostatecznie stwierdzić, że na jedynce jest ten, a raz na dwójce ten. Okej, to jest proces. Najpierw słuchamy ludzi w powiatach, potem słuchamy ludzi w województwach. No to wysłuchano was, wysłaliście listę, to co zaszło z niezgodnego z procedurami, tak, jeżeli chodzi o wybór tych liderów listy na Śląsku? Ale nie mówię, że była procedura złamana. Złamane było to, że nie wysłuchano dołów partyjnych. Gremie partyjne, które wskazywały lidera tej listy, zostały pominięte w procesie decyzyjnym odnośnie tego, kto będzie na tym pierwszym miejscu. To jest na to, że mamy to, co tutaj zachodzi, z potwierdzenie starej politycznej prawdy, że jest wróg, śmiertelny wróg i kolega z listy? Nie, no dlaczego? Nie wiem, to pan mi powie dlaczego. Ale ja tak nie uważam w ogóle, że to jest potwierdzenie tego faktu. Tak jak mu powiedziałem, uważam, że jest to niesłuchanie dołów partyjnych, to raz. I dwa, że jest to ograniczanie potencjału wyborczego lewicy, ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, Łukasz Kochut angażował znacznie więcej elektoratu niż tylko elektorat lewicowy. I to jest coś, co jest sprzeczne z interesem partii tak naprawdę, ponieważ partia powinna być nastawiona na osiąganie jak najlepszego wyniku. To nie jest nic przeciwko komukolwiek, tak? To jest propartyjne. Więc dlaczego w takim razie partia postanowiła wykonać taki krok ryzykowny? Ach, to proszę nie pytać mnie. Ach, kogo mam pytać? Pan jest szef, współ... Tak, no ja jestem współrzepem województwa. Współrzewodniczącym regionalnych struktur lewicy. Wybrany przez regionalne struktury. Moje regionalne struktury mnie zobligowały do tego, żebym wspierał kandydaturę Łukasza Kochuta i to będę robił. Pan jest jeszcze raz członkiem lewicy wciąż? Tak, oczywiście. Czeka, aż zostanie wyrzucony? Nie czekam. Dlaczego mam być wyrzucony? Wie pan, po tej rozmowie... Łukasz Kochut startuje jako kandydat bezpartyjny, więc nie widzę konfliktu interesów. Ale co ma Łukasz Kochut do tego? Po tej rozmowie tutaj były takie przypadki, przynajmniej jeden znam, polityka lewicy, który został wyrzucony, nawet puszczono mu podczas ja nie można zaprawdę przesłuchania. Niech pan to powie Zbyszkowi Zaborowskiemu na przykład. Ale ja nie sądzę, żeby Zbyszek Zaborowski był usuwany z lewicy za to, że powiedział coś w radio. No tak, zostało to przedstawione. Ja mu samemu. Nawet chyba mu puszczono fragmenty rozmowy, które były materiałem dowodowym. Nie znam tej sprawy. Na kogo pan zagłosuje w czerwcowych wyborach do Europarlamentu? Na Łukasza Kochuta. Na Łukasza Kochuta? Oczywiście, że tak. Lider partii w jednej partii w regionie zapowiada, że w wyborach do Europarlamentu zagłosuje na kandydata innej partii. Lider nie, na kandydata bezpartyjnego. A jest taki komitet, taka lista bezpartyjni? Jest lista innej partii, na której są ludzie, którzy partii nie mają i są bezpartyjni. Wie pan, jak działa raz jeszcze ten system wyborczy? Czy wytłumaczyć? A wie pan, kto mnie wybrał w partii na współlidera województwa? Nie mam pojęcia. Członkowie i członkinie partii w województwie. Rozumiem, ale... A wie pan, co zarekomendowały mi członkinie i członkowie partii w województwie? Wspieranie Łukasza Kochuta. Więc jeżeli to dostałem taką rekomendację... Dobra, to jeszcze raz. Lidery partii, która nazywa się Nowa Lewica w regionie, tak, zapowiada, że zagłosuje na inną listę, tak, innej partii, tak, w tych wyborach. To prawda, tak. Niestety, z bólem serca, ale tak. Ale z pełnym przekonaniem, że głosowanie na Łukasza Kochuta to jest głosowanie, którego powinien dokonać każdy Ślązak mieszkający. I pan nie wie, że zagłosuje, to jeszcze zachęca do głosowania na inną listę. Na Łukasza Kochuta. No nie, no, który jest na innej liście, Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli ktoś się czuje Ślązakiem albo Ślązaczką, to uważam, że na podstawie dorobku pracowitości i tego, co Łukasz Kochut pokazał w tej kadencji Parlamentu Europejskiego, powinien zagłosować na Łukasza Kochuta. Jakby ja z tym nie dyskutuję, bo to nie jest istota sprawy. Natomiast jeszcze raz, proszę państwa, to chyba pierwszy taki przypadek, że członek właśnie władz jednej partii zachęca, sam będzie głosował, jeszcze zachęca innych, żeby głosować na inną
listę innej partii. Raz jeszcze, nie na listę innej partii, panie tylko na człowieka, na litość boską. Tylko na człowieka, który startuje z innej listy. Na człowieka głosujemy, a nie na listę. Głosujemy, ale wynik Łukasza Kohuta na liście Koalicji Obywatelskiej się doliczy do waszego wyniku Lewicy, czy nie? Jestem Ślązakiem, mam śląskie obowiązki, tak? Panie senatorze, czy doliczy się, czy się nie doliczy do waszego wyniku Lewicy? Ale cóż ja mogę powiedzieć na temat tego, że uważam, że należy zagłosować za konkretną osobą, która sprawdziła się, między innymi współpracując ze mną jako współliderem województwa Nowej Lewicy przez ostatnie 5 lat, wspomagając moje działania, wspomagając działania partii, finansując działania partii Nowa Lewica. Nie ma tutaj argumentów na to, żeby Łukasz Kohut... Nie było argumentów na to, żeby Łukasza Kohuta z listy Lewicy wyrzucać z pierwszego miejsca, więc nie ma też argumentów na to, żeby na niego nie zagłosować. No, trudno, do tego wymaga uczciwość, żeby teraz sprawę postawić jasno. Jeżeli, tak lider, wygląda... jeżeli Robert Biedoń tę żabę ugotował, to teraz ją musi zjeść. Żeby ugotował, zjeść, no ciekawe. Natomiast tak wygląda to legendarne zjednoczenie Lewicy po ilu? 2 latach, 3 latach? Raz jeszcze. Nie da się budować partii na podstawie partykularnych interesów. No to ja pytam właśnie, czy tak wygląda legendarne zjednoczenie Lewicy widocznie, po 2 czy 3 latach? Wie pan, jeżeli ktoś nie wyciąga wniosków z błędów, to nie można ich popełniać po raz kolejny i oczekiwać innych rezultatów, bo to jest głupota. No dobrze, ale to obraz jest taki, że macie awanturę, publiczne pranie brudów. No, to nie jest pranie, ale to nie jest publiczne pranie brudów. Już to ustaliliśmy. Panie redaktorze, no jakie publiczne pranie brudów? Jeżeli nie wiem, ktoś nie jeżeli wewnątrz, pisze pan, to... jeżeli senator Maciej Kopiec pisze do Roberta Biedronia na Twitterze o rodzinie na swoim działaniu na szkodę partii i tak dalej, i tak dalej. To senator Kopiec pisze prawdę, bo nie został wysłuchany w gremiach wewnętrznych. Co wcale więc, nie zmienia faktu, co wcale nie podważa zasadności użycia stwierdzenia publiczne pranie brudów. Wasi działacze, wielu waszych działaczy Lewicy jest na listach PO, tak już swoją drogą. Wstawaliśmy wspólnie do samorządów. Ale dzisiaj do Europarlamentu. A pan przypadkiem jeszcze nie krytykował kiedyś Gabrieli Morawskiej-Staneckiej za to, że była, że kandydowała z Platformy, ona też odeszła w takich kontrowersyjnych okolicznościach. Nie chcę komentować tego odejścia Gabrieli Morawskiej-Saneckiej, ponieważ tam były zupełnie inne i oparte na innych wyszło przesłankach. Wyszło dokładnie to samo. Nie, na innych przesłankach były oparte to jej odejście i nikt nie sekował, nikt jej nie rugował, nikt jej nie zabraniał. Mówiła, że... Ale to co Włodzimierz mówiła, to niekoniecznie zgadzało się z tym, jaki był stan faktyczny tej sprawy. Ja akurat tutaj w tej kwestii wierzę Włodzimierzu Czarzastemu, a nie Gabrieli Morawskiej-Saneckiej. Natomiast zostawmy ten temat, bo on już jest za nami po prostu. To oczywiście, na tym polega nauka, którą wyciągamy z historii. No, że ale to, tak ona mówię, nas czegoś uczy, albo potwierdza, zaprzecza. Od czego zacząłem? Zacząłem od tego, że nastąpiła różnica zdań pomiędzy strukturą regionalną a centralną. Rozumiem. Jeżeli centralizacja popełnia błędy, centrala popełnia błędy centralizacyjne jakieś, tak je nazwijmy, i nie wyciąga z tych błędów wniosków, no to nie jest wina regionu, tylko wina centrali. No załóżmy, to co będzie z Lewicą w tych wyborach? Zdobędzie mandat, utrzyma ten mandat w województwie śląskim, mając na jedynce posła Macieja Koniecznego z partii Razem? Zobaczymy w wyborach czerwcowych. No wiadomo, że pańskiego głosu Maciej Konieczny nie zdobędzie. Ale to nie dlatego, że ja nie wiem, nie lubię Macieja Koniecznego, albo uważam, że to był zły kandydat, albo że nie a lubię jest to dobry kandydat? Wie pan co, ja jako Ślązak no nie mam innego kandydata poza tym, którego wymieniłem, ponieważ patrząc na robotę prośląską, a jest mi to temat bardzo bliski, nie mam innego kandydata. To nie jest negowanie innych kandydatur, natomiast to jest rekomendacja na podstawie obserwacji pracy Łukasza Kohuta, po prostu. Gdyby Szczepan Twardoch startował z jedynki Lewicy w województwie śląskim, to by na niego pan zagłosował? Nie startuje. Gdyby. Nie wiem. Nie startował. To jak wystartuje, to będziemy o tym rozmawiać, dobrze? A poważnie ja szanuję pana Twardocha, uważam, że robi dużo roboty dobrej dla województwa śląskiego, dla Śląska. Co takiego, że pan Twardoch zrobił przez 5 lat dobrego dla Śląska, niech pan powie. Promuje jakby śląskość, będąc kim jest, będąc dobrym pisarzem. Może niekoniecznie dobrym politykiem, ale dobrym pisarzem. Sprawia, że o Śląsku jest teraz na jakiś czas głośno, więc niech to robi. Okay. A to w takim razie żałuje pan trochę tej dramy internetowej? Chyba, że pan powie, że to też nie była drama. Tej dramy powinien żałować jeszcze pan Twardoch, a nie ja. Okay, ja nie żałuję tego, że odpowiedziałem to, w jaki sposób myślałem o tym, co pan Twardoch zrobił. Tak uważałem, tak napisałem, oceniłem to działanie i nie uważam, żeby to było coś, czego należy żałować. Tak patrząc na to zupełnie z boku, tu Śląsk. Sejm uchwala język regionalny po już nawet nie wiadomo ilu latach.
A wy się wykłócacie o to, kto więcej zrobił dla Śląska, a kto ale nic nie zrobił. Ale ja się nie wykłócam, ja tylko stwierdziłem, że nazywanie pejoratywne działań prośląskich przez... że pejoratywne określanie działań prośląskich podjętych przez jednego Ślązaka, przez drugiego Ślązaka w takim momencie jest słabe. I tak to, uważam. A to nie, nie jest... Bo nie samo, nie samo, to... Ale nie samo pytanie, co kto zrobił dla Śląska jest słabe. Słabe jest to, że w tym samym pytaniu jest zawarta ocena bardzo negatywna czegoś, co było zrobione, co rozsławiło język śląski na całym świecie i w Europie. Ale pominijmy to. Naprawdę. Przejdźmy dalej. Mamy się z czego cieszyć. Ale co znaczy pominijmy to? Ale mamy się z czego cieszyć. Dobrze. Jest ustawa w takim razie, panie senatorze. Jest w Sejmie. Panie senatorze. Jeżeli pan twardo chce pojechać w tej delegacji Do prezydenta, no to zapraszamy. Oczywiście, a to proszę. Kto organizuje w takim razie? Śląsko Sztama będzie organizowała. Mam nadzieję, taką delegację. Okay. A senator... Przepraszam, Szczepan Twardoch, to zadając takie pytanie, biorąc pod uwagę styl, jego nerw polemiczny, to no zostało zadane pytanie o Łukasza Kohuta, o to, co... No, odpowiedział. Co, tak, no, a nie wystarczyłoby, żeby on odpowiedział na to pytanie i właściwie uniknięto by całej tej zadymy. Mówimy o dramie. Pytanie nie jest niczym złym, tak? Czymś złym jest w tym samym pytaniu parę zdań później nazywanie pejoratywne dokonań czyichś. Nikt nie powiedział, że Szczepan Twardoch jest potulnym barankiem. Ale nikt mu też nie każe być potulnym barankiem. No, on w jakiś sposób, powiedzmy, postąpił, akcja wywołała reakcję i tyle. No, i panie idziemy dalej. Ostatni idziemy raz dalej. Taką internetową dramę to widziałem chyba jak Ziobryści spierali się wówczas poza PiS-em, po tej ich pierwszej schizmie. Z politykami PiS właśnie, wbijając sobie szpilki. No nie może być zbyt nudno. Słucham? Nie może być zbyt nudno, prawda? No, no można i tak. A wy razem nie zasiadacie przypadkiem w jakiejś Radzie Języka Śląskiego? To jest inny temat, ponieważ na to spotkanie Rady Języka Śląskiego zostałem przez pana Twardocha zaproszony tylko raz. Po czym stwierdziłem, że to jest... dziwne, że na tym spotkaniu nie ma Łukasza Kohuta, który zawiązał Śląską Sztamę. Mhm. I zaproszenie więcej nie otrzymałem, więc jestem widocznie niemile widziany na tych spotkaniach. Ale jeżeli dostanę zaproszenie, to oczywiście wezmę udział w takim spotkaniu. No dobrze, wróży w sumie tak. Ja jestem otwarty na współpracę wszelką. Ale z lewicy pan się też nie zamierza na razie wyprowadzać? Nie, dlaczego? Tak tylko pytam. Maciej Kopiec, senator Nowej Lewicy, budzi z nami. Dziękujemy bardzo. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Do zobaczenia i do usłyszenia.